cóż można powiedzieć o tak znanym tekście, jak w ogóle cała prehistoria biblijna, w szczególności zaś ten słynny utwór, tak go nazwę, czyli opis 6 dni stworzenia plus szabat. Czy jest coś nowego? Spróbowałem zerknąć na to pod kątem ekonomii. Proszę Państwa, pierwsza sprawa to, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Jest to fragment prehistorii biblijnej, czyli tych szczególnych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, a ona znowu wpisuje się w Torę. Słowo Tora zwykle tłumaczymy jako prawo, ale gdybyśmy tak sięgnęli do samej etymologii słowa Tora, to w tle znajduje się rdzeń Jara, który prostej osnowie, w osnowie kal będzie znaczył tyle, co strzelać. Ale jeżeli mamy już do czynienia z hifilem, to będziemy mieli nauczać. I na pewno Państwo pamiętają, Abraham, kiedy przyszedł do Ziemi Obiecanej, zatrzymał się, to jest taki jego pierwszy wielki przystanek pod dębem More, dąb nauczyciel, powie Septuaginta, słusznie zresztą tak przetłumaczy Didaskalos. Tak samo Józef Flawiusz nie będzie bał się właśnie dosłownego tłumaczenia. Cóż z tego wynika? Wynika to, że słowo Tora to, choć rzeczywiście mamy w niej masę przepisów, które można określić hebrajskim słowem, czy to huka, hukim, hok albo mishpat, to przede wszystkim Tora ma charakter instrukcji, czyli czegoś, co powinno nam dawać pewne szersze spojrzenie niż tylko spojrzenie tak trzeba, a tak nie. Więc spójrzmy na Torę, której fragmentem jest nasz tekst, pod właśnie takim kątem. Oczywiście nie jest to instrukcja tak, jak choćby w Księdze Przysłów mamy do czynienia z fragmentem instrukcji Amenemope, zwanej po egipsku zresztą Zbojet. Taka była wtedy też troszeczkę literacka i mądrościowa moda. No nie zmienia to jednak faktu, proszę Państwa, że wynika jakby z samej etymologii to, że w ogóle cała Tora wygląda na to, że i Księga Rodzaju jako jej część ma przede wszystkim charakter mądrościowy, czyli pokazuje pewne uwarunkowania duchowości ludzkiej i pewne sposoby odnalezienia się w zmieniającej rzeczywistości. W ramach, po drugie, te wszystkie opowiadania, zwłaszcza zaś opowiadanie o stworzeniu świata w granicach 1.1 do 2.4a funkcjonuje jako bezpośredni kontekst opowiadań o patriarchach, w szczególności zaś jako wprowadzenie do cyklu Abrahama. Po trzecie zaś, na pewno nie są to relacje, ani nawet opowiadania historyczne. Jak nazywamy je prehistorią biblijną, to trzeba od razu mieć gdzieś w głowie zastrzeżenie co do w ogóle pojęcia prehistoria, które tutaj zupełnie jest nieadekwatne. Postaci w ogóle występujące w tych pierwszych 11 rozdziałach to są dość swobodnie połączone, głównie imionami, genealogiami i w związku z tym kompozycje te są, można to zaryzykować, dość sztuczne w odbiorze, a przynajmniej takie wrażenie, czy jakby zestawienie tych różnych form, różnych tematów jest zamierzone. Do poprawnego zinterpretowania problemu potrzeba jeszcze określić gatunek literacki tego niewątpliwie epickiego tekstu, jakim jest Księga Rodzaju 1.1 do 2.4a. Kilka propozycji funkcjonuje we współczesnej literaturze naukowej. Najbardziej powszechne to jest ujęcie tego tekstu i jego interpretacja jako mitu. Proszę Państwa, główny problem polega na tym, że co autor, to inna definicja mitu. Nawet jeżeli weźmiemy mit monoteistyczny, tylko musimy od razu podać definicję, dlatego że z pojęciem mitu jest ten sam problem, co z pojęciem na przykład archetypu, czyli jest tych definicji bodaj z 50 i koniec rzędem temu, kto się w tym odnajdzie. Problem więc leży w definicji pojęcia. Najprościej ujmuje to biskup Antoni Długosz, profesor pochodzący z mojej diecezji, mówi, że z racji trudności literackich trzeba powiedzieć, że 1 do 11, a w szczególności opowiadanie o księdze o stworzeniu świata, jest gatunkiem literackim samym w sobie, oryginalnym i nieposiadającym bezpośredniej paraleli. To jest najprostsze ujęcie, ale znowu niewiele wyjaśnia, choć pozwala uniknąć wielu problemów egzegetycznych. Oto kilka dalszych propozycji, proszę Państwa. Bruce Waltke określa to jako literacko-artystyczna reprezentacja stworzenia. John Walton, według niego to jest opis stworzenia kosmosu z pomocą terminologii typowej dla opisów inauguracji świątyni, czyli albo jest to fragment jakiegoś opisu intronizacji Boga, ewentualnie dedykacji świątyni.
wynika z tego, że starożytna kosmologia była w pierwszym jakimś takim w centrum zainteresowania. Todd Biel twierdzi, że jest to pewne opowiadanie, które trzeba mimo wszystko odczytać w kategoriach historycznych, a to zaś pozwala odnieść ten tekst, którym teraz się zajmujemy, do rzeczywistych ludzi aktualnych dla nich wydarzeń, czyli do ich współczesności, choć z drugiej strony nie oznacza to jednocześnie historyczności lub realności detali, którymi się posługujemy, o których słyszymy, ale całościowo musi się odnosić do realnego i ludzkiego świata. Uznając te uwagi za głęboko uzasadnione, trzeba jednak dopełnić pewnego szczegółu. Zwykle mówi się o kosmologii, słowo na temat kosmosu. Tekst jednak nie wydaje się w pełni koncentrować na problemie kosmosu. Wydaje się, że zestawienie tego w ogóle opowiadania z elementami liturgii, zwłaszcza z poświęceniem świątyni, jest jak najbardziej celne. Niemniej jednak szczególna rola w całym tym opowiadaniu przypada człowiekowi. Cały proces formułowania tekstu ukierunkowany jest od stworzenia świata, pomijam tu już wewnętrzne napięcia w tekście, o których Państwo na pewno wiedzą i jak najbardziej można sobie uświadomić, czytając ten tekst, jak on jest pełen wewnętrznych, powiedzmy, napięć, nie powiem, że sprzeczności, ale napięć. W każdym razie prowadzi on do stworzenia człowieka i w związku z tym raczej powinniśmy mówić nie tyle o kosmologii, co o kosmogonii. Powiedzą Państwo niewielki szczegół. Tak, to prawda, że niewielki, ale trzeba balansować jednak między pewnymi pojęciami, odkrywając właściwe znaczenie tekstu. Więc sądzę, mniemam, że tekst rodzaju 1.1 do 2.4a to jest tekst kosmogoniczny, czyli opowiadający o stworzeniu świata. Natomiast cała reszta tych kontekstów, powiedzmy, czyli kontekst liturgiczny, kontekst antropologiczny i tak dalej, to są elementy, których uniknąć nie powinniśmy, nie powinniśmy ich gdzieś tam opuszczać, ale mimo wszystko one pełnią rolę drugorzędną. Proszę Państwa, z kosmogonią jest jeszcze jeden problem, mianowicie co tak naprawdę rodzaju 1 do 11 mówi o stworzeniu świata. Tradycyjnie ujęło się, że no powiedzmy ten jest pierwszy opis stworzenia świata, pochodzący prawdopodobnie ze środowiska kapłańskiego, więc późny, wytworzony pod wpływem także tych tradycji, o których słuchaliśmy w dwóch pierwszych wykładach. Potem mamy opis człowieka, który przebywa w raju, dobrze byłoby, czy w ogrodzie w Eden, mówiąc bardziej precyzyjnie. Dobrze by było spojrzeć na ten opis jako opis pierwotnych zadań człowieka, człowiek wobec Boga w Edenie. Natomiast gdzie tak naprawdę kończy się opis kosmogoniczny? Już dawno, bo prawie ćwierć wieku temu wyszła w Niemczech wielka taka habilitacja. Pan Baumgarten napisał dużą książkę Dunkel der Schöpfergott. Zauważył tam między innymi to, że tak, to są spostrzeżenia, które są od, powiedzmy, od wielu lat znane, ale wydaje mi się, że do tej książki dobrze się odwołać, dlatego że okazuje się, że aktualny stan stworzenia wyjaśnia nam dopiero rozdział 9 Księgi Rodzaju, czyli cała sytuacja, z którą mamy do czynienia po potopie. W rozdziale 9, zwłaszcza 1 do 7, Wielkie Przymierze Noachijskie, które Państwo na pewno znają, ono w wielu frazach powtarza to samo, co znajdujemy w rozdziale 1 Księgi Rodzaju, w szczególności w wersetach 28-29. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili ją sobie poddaną. I oczywiście następują tam pewne zmiany, ale to jest inna rzecz. Pozwolą Państwo, że pójdę więc zgodnie z tymi, powiedzmy, pierwszymi uwagami w dziedzinie raczej kosmogonii, uwzględniając raczej antropologię tekstu, czyli patrząc na rolę człowieka. Dlatego, że on został w pewien sposób szczególnie podniesiony za pomocą kilku charakterystycznych wyniesień, czyli, przepraszam, kilku charakterystycznych terminów. Pierwszy z nich to czasownik bardzo słynny, czyli czasownik bara. W rodzaju 1 pojawia się w osnowie nifal i w osnowie kal, czyli nazwę to po prostu strona zwykła, strona czynna oraz strona bierna, został stworzony. To bardzo majestatyczny i opisujący wyłącznie działalność Boga,
czasownik akcentuje bardziej początek istnienia czegoś nowego, czegoś, co dotąd nie istniało, takie jak rzeczy, wydarzenia czy też fenomeny. Paralelnym czasownikiem do tego czasownika baraa jest znany asa, który nie akcentuje faktu, by rzeczy powstające pod jego wpływem, czyli po prostu jako dopełnienia, gramatycznie rzecz biorąc, były w jakiś sposób nowe, czy też nie, czy powstawały, powiedzmy, w jakichś kategoriach z niczego, ujmując to trochę, wiem, anachronicznie, czy też nie. To w ogóle problem stworzenia z niczego wydaje się tutaj być w jakiś sposób obcy. Charakterystyczne to jest to tak zupełnie ujmując, powiedzmy, na boku, że dla tłumaczy Septuaginty czasownik bara to jest czasownik zrobił, uczynił epoiesen, nie ektisen, jak można byłoby oczekiwać. Czasownik więc bara występuje w rodzaju 1, 1 zaraz na samym początku, w wersecie 21 i w wersecie 27 trzy razy stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył go mężczyzną, czy stworzył ich mężczyzną i kobietą oraz w 2, 3 otwiera i zamyka opis stworzenia. Szczególnie emfatyczne jest właśnie jego użycie w 1:27. Pojawia się tutaj trzy razy, podobnie jak w rodzaju 5:1-2, które jest wyraźnym znowu jakąś taką jest wyraźnym echem, nawiązaniem do naszego tekstu, czyli konkretnie do wersetu 27. Więc poza stworzeniem nieba i ziemi akcent pada tutaj przede wszystkim na stworzenie człowieka. Drugi zaś element to jest będące w konsekwencji stworzenie na obraz i na podobieństwo Boga. Znamy znaczenie tych czasów, przepraszam, rzeczowników, celem oraz demut. Dopatrywano się w tych wyobrażeniach antropomorficznych jakichś elementów zaczerpniętych z Mezopotamii, aż po rozum i wolę, opracowywane w klasycznej dziś teologii, także sięgając po świętego Tomasza. Warto jednak wspomnieć, że sam tekst Księgi Rodzaju nie dopracowuje w ogóle ich znaczenia. Z zastosowania rzeczownika celem można jednak wnioskować, że człowiek jest tak podobny do Boga, jak obraz do oryginału, co mówiąc językiem Platona jest świadectwem dość niskiego statusu metafizycznego człowieka. To tak na marginesie. Albo jako cień do przedmiotu. Natomiast rzeczownik demut jest już znacznie częstszy w samym Piśmie Świętym. Zwykle opisuje ideę szeroko rozumianego podobieństwa do przedmiotu lub osoby, w tym takiej jak na przykład aniołowie lub prawzór niebiańskiego przybytku, a także podobieństwo syna do ojca. Tak będzie podobny na przykład Set do Adama. Księga Rodzaju, rozdział 5, werset 1. Zestawienie obu rzeczowników natomiast pojawia się jedynie w opisie podobieństwa człowieka do Boga, czyli rodzaju 1:26. Już wchodzimy w bezpośredni kontekst i Seta do Adama, rodzaju 5:3. Pytanie, czy to jest hendiadys, proszę Państwa, czyli dwa pojęcia wyrażające to samo, szczególna, powiedzmy, szczególny rodzaj retoryki, szczególne podkreślenie przekazu tekstu, czy też jedno pojęcie ogranicza zakres semantyczny drugiego, doczekało się wielu często sprzecznych rozwiązań. Zapewne ze względu na możliwości spekulacyjne, znowu pierwotny judaizm zakazywał bezpośrednio, czy może bardziej nie zajmował się szczegółowo analizą tych pojęć. Jeżeli chodzi o zakazy, to znajdą je Państwo na przykład w Genesis Rabba, Midrasz Wielki do Księgi Rodzaju, a także w Misznie również jest bezpośredni zakaz spekulacji na temat, co znaczy być podobnym właśnie celem oraz demut do Boga. Pewne wskazówki starożytnej egzegezy, to już tak ciekawostkowo, pozwalają zwrócić uwagę na ich funkcję w aspekcie teologicznym. Otóż według pseudofilona, którym się zajmowałem, podobieństwo do Boga jest takim elementem, który tak naprawdę każe szanować krew ludzką, więc żądanie zdania sprawy z przelania krwi ludzkiej jest uzasadnione właśnie tym podobieństwem do Boga. Dobrze, proszę Państwa, mamy w związku z tym jeszcze bardzo ciekawe konstrukcje czasownikowe, które właśnie wprowadza ten bezpośredni kontekst, o którym Państwu mówiłem, już przyspieszam nieco, bo czas ucieka. Więc na początku tworzy się swoista gradacja wyrażona czasownikowo. Uczyńmy człowieka, aby panował, a potem jest cały szereg różnych rzeczywistości, nad którym człowiek ma panować. Kiedy Pan Bóg stworzy,
człowieka, spojrzy na niego, wtedy go pobłogosławi. Mamy kolejny, bardzo ciekawą gradację. Mamy błogosławieństwo, z którego wynika płodność, mnogość i napełnianie. Abyście byli płodni, byście się mnożyli na ziemi i napełniali ją i wreszcie uczynili ją sobie poddaną, byście zakrywali ziemię dosłownie i w związku z tym panowanie to jest taki ostatni element. Tak więc w szeregu ktezologicznej działalności Boga człowiek zostaje stworzony w dniu szóstym jako zwieńczenie dzieł. Jego podstawowym zadaniem jest rządzenie światem, lecz którym znowu? Tekst wyszczególni, że są to dzieła piątego i szóstego dnia, więc zwierzęta lądowe, zwierzęta morskie i ptactwo nie wymienia zaś roślin. To interesująca nieregularność, widoczna zwłaszcza w kontekście nakazu panowania nad ziemią ujętą w ogólności. Widoczne jest zatem, że w szeregu zdarzeń rozpoczętych tym uczyńmy deliberatywnym, a może Bóg zastanawia się z aniołami, jak mówi tradycja żydowska, w pełnym zachwytu błogosławieństwie ostatnim etapem jest panowanie człowieka nad każdą istotą mającą duszę, czyli umiejące się ruszać, o tak to nazwę. Ślad tego znajdziemy w Apokalipsie, ale to tak na marginesie. W drugim zaś miejscu owo panowanie obejmuje również czynienie sobie ziemią poddaną. Znaczenie tego poddaństwa jest brzemienne w skutki teologiczne. W tym kontekście wraca tradycyjny i szeroko przyjęty w antyku motyw oddawania czci bogom oraz wykonywania pracy. Dla autora rodzaju 1 istnienie człowieka nie wynika z konieczności, lecz z własnej woli Boga. Człowiek jest kamieniem zwornikowym stworzenia, reprezentuje Boga we władzy twórczej i władzy posiadacza również. Gdy człowiek sprzeniewierzy się tej roli, świat zacznie pogrążać się w wodach potopu jako w niestworzeniu. Po odtworzeniu znowu dzieła stwórczego Bóg powróci do tego wątku, udzielając ludziom błogosławieństwa w słowach analogicznych do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, czyli rodzaju 9.1.7 tworzy znowu pewien cykl błogosławieństwa w słowach analogicznych do rozdziału pierwszego. Bądźcie płodni, mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. 9.1. To zostaje uzupełnione o motyw lęku stworzenia przed człowiekiem, a 9.3 we władzy człowieka po raz pierwszy wydaje się lokować rośliny, wcześniej wymieniane tylko jako pokarm, a ostatnim elementem daru Boga dla ludzi jest hebrajski natatalachemet kol, daje wam wszystko. Więc człowiek jako kobieta i mężczyzna reprezentuje Boga w jego władzy wobec reszty stworzenia. Na ziemi zresztą jedynie z nimi, z człowiekiem, stwórca jest w stanie nawiązać dialog, a człowiek staje się przed resztą żywych stworzeń uosobieniem jego imienia, czyli można tak powiedzieć nawet jakimś takim miejscem pewnej epifanii, reprezentuje więc jego wolę, co akcentuje przekazanie człowiekowi władzy panowania nad. Człowiek panuje nad. A to panowanie nad, takie właśnie rozumienie, to wynika przede wszystkim właśnie z wersetów 28. Człowiek zostaje zatem stworzony dopiero wtedy, gdy wszystko inne jest gotowe, jest ostatnim wieńczącym dziełem. Władza dana mu oznacza bycie reprezentantem, jest imago Dei. I to na starożytnym Bliskim Wschodzie, proszę Państwa, zawsze było prerogatywą, to imago Dei, bycie obrazem Boga, zawsze było prerogatywą władcy. W tym wypadku Księga Rodzaju rozszerza cały zakres na całą ludzkość. Można ją, tych pierwotnych ludzi, rozumieć dwojako, albo powiedzmy gatunkowo, tłumaczymy wtedy jako człowiek, albo jako kolektywum. To zresztą dla jakby tutaj szczegółowych naszych analiz czy przybliżenia tematu ekonomii nie ma większego znaczenia. To po prostu chodzi o przesunięcie zadań z elity władzy, czy to świeckiej, czy też religijnej, sakralnej, to nie ma znaczenia na cały, po pierwsze, na całą ludzkość, pewnie przez naród izraelski. Ewidencja tekstów biblijnych jeszcze wskazuje, że znowu czasownikiem owo panowanie, kawasz, wyrażano ideę przede wszystkim posiadania majątku w tym kraju. Księga Liczb, Księga Józuego będą to potwierdzać, ale także służących i niewolników, tak jak w drugiej Samuela, w drugiej Kronik, w księdze Jeremiasza, w księdze Nehemiasza. Więc relacja ta jest bardzo interesująca, bo wygląda na to, że zwrotna. Sam Izrael staje się ludem poddanym Bogu, który ziemię swoją własność poddaje znowu Izraelowi. Raz jeden u Micheasza oznacza miłosierne zakrycie przez Boga popełnionych grzechów i raz zakrycie twarzy Hamana w związku z wydanym przez niego wyrokiem, na niego wyrokiem śmierci. Zgadza się to z semickimi skojarzeniami. Czasownik ten bowiem do dziś opisuje czynność zakrywania, tak na marginesie, także symbolicznie
przez wyższy status społeczny. Proszę Państwa, skąd więc, czy jakby cały rdzeń, czy sens tego panowania jest taki, że jeżeli rozumiemy człowieka w opisie Księgi Rodzaju jako kolektywum albo jako pojęcie gatunkowe, generyczne, to nie ma większego znaczenia, ale posiadanie jest wpisane w pewien cel, dla którego Bóg powołuje człowieka do istnienia. Skąd się to wzięło? Proszę Państwa, to jest dość niemodne, powiedzmy nawet w analizach literackich, także w biblistyce, pewien nurt, pozwolą Państwo, że to skrócę tak, żeby tutaj Państwa czasu nie zajmować. Chodzi o antropologię literacką. Mianowicie to, co czytamy w Księdze Rodzaju jako tekst objawiony, tekst święty, wynika z bardzo konkretnych przeżyć, które autor biblijny, czy też redaktor tekstu miał jako swoje własne doświadczenie. Więc to błogosławieństwo, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili sobie ziemię poddaną, wreszcie daję wam wszystko, wynika z ich konkretnego doświadczenia, także ekonomicznego. Odrzucenie ekonomii w ogóle nie jest możliwe, jeżeli weźmiemy pod uwagę coś, czy jakby tę warstwę pewnej antropologii literackiej, z której wyrasta ten tekst. W ten sposób dochodzimy jakby do pewnego pierwowzoru, mianowicie tekst, który jest dowodem, czy inaczej pewnym świadectwem doświadczenia ludzkiego, jednocześnie to doświadczenie ludzkie kreuje, pokazując, że posiadanie, władza nad ziemią w imieniu Boga sprawowana przez człowieka jako zwornika stworzenia jest wpisana w po prostu bycie człowiekiem. Więc jeżeli mówimy o tym tekście kosmologicznym de facto, jak Państwu już wcześniej mówiłem, zerknijmy też na aspekt antropologiczny, czyli opisuje człowieka jako tego, który posiada, ale posiada zawsze w tych dwóch aspektach, czyli jako kolektywum, ewentualnie generyczne rozumienie może być, ale to jest zawsze kolektywum. I mamy w tym momencie wielkie napięcie między tym, co jest opisane w 1.1, a tym, co się dzieje później. Czyli poddanie człowieka człowiekowi, posiadanie człowieka przez człowieka. To napięcie wewnątrz Księgi Rodzaju jak najbardziej narasta, ale pierwotny zamysł ukształtowany przez doświadczenie autora i przez Boże natchnienie w tym tekście jest taki, jak Państwu starałem się przybliżyć.